Redaguje pismo Zeszyty Literackie. Jesteś śpiewakiem operowym, poetą, pisarzem, krytykiem literackim i teatralnym, wydawcą, badaczem kultury, historykiem, muzealnikiem, projektantem szlaków kulturowych, dyrektorem Muzeum Polskich Organów Elektronicznych. No właśnie takim punktem stycznym tych Twojej działalności jest gniezno, z którego się wywodzisz, mm -hmm. czy też gniezno i okolice gniezna. Jesteś nawet rekonstruktorem święta głupców, które odbywa się w Gnieźnie od 2004 roku, o ile dobrze pamiętam. Kilka razy się odbyło, tak. tak. Na czym to święto polega i jak w ogóle o. dotarłeś do tego, do tego zwyczaju? Jak, jak to się stało, że odtworzyłeś to święto? Ale jesteś też autorem leksykonu zapomnianych gnieźnian. Ile nazwisk już Ci się tam uzbierało? O jeny, ponad tysiąc w chwili obecnej, bo tak cały czas rozbudowuję. W tych poszukiwaniach trafiłeś na jakiś taki ślad, który dla Ciebie jest takim największym odkryciem, czymś sensacyjnym? Oj tak, tych rzeczy jest bardzo dużo. Wszystkie. wszystkie znaczy wszystko co dotyczy tych dawnych rzeczy człowiek czyta i nie da po prostu promować dobrą literaturę. Dobrą... Czyli nie ma tam jakiejś tematyki która was łączy. Jest to po prostu poezja. Li... że ta współpraca mamy nadzieję będzie coraz bardziej owocna. Czyli jeśli ktoś pisze wiersze do szuflady może przy... przysłać do zeszytów poetyckich swoje dzieła. Może przysłać? Co więcej nawet zapraszamy do takiego